Cześć, witam was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z serii Q&A, czyli wy pytacie, ja odpowiadam. Pytań tym razem dostałam mnóstwo, nie wiem czym to było spowodowane, czym to jest spowodowane. Być może tym, że są wakacje i pobudziło to waszą kreatywność. W każdym razie, niestety 70% pytań, które zadaliście, to już jest tak wałkowane i tak maglowane na moim kanale, że już nie wiem, jak można o to pytać. Ja absolutnie nie wymagam od nikogo, żeby oglądał wszystkie moje filmiki, to jest awykonalne i wierzę w to, że ja tylko jestem jedyną osobą, która widziała wszystkie moje filmiki. Niemniej jednak niektóre pytania są maksymalnie oklepane, także poszukajcie troszeczkę. Też zostawiam wam link do poprzedniego Q&A, bo bardzo dużo pytań powtórzyło się właśnie tych, na które już odpowiadałam. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Ja przypomnę i też zostawię wam linka, że ja mam drugi kanał na YouTubie, który nazywa się Panna Joanna za granicą. Być może nie wszyscy o tym wiedzą. I tam poruszam bardzo, bardzo dużo tematów związanych z Irlandią. A podejrzewam, że 70% pytań, które zadaliście, jest właśnie związanych z Irlandią. Nawet sobie zapisałam. Czy wracam do Polski? A dlaczego się tutaj wyprowadziłam? Czy było mi ciężko? Czy długo szukałam pracy? Jak to jest w Irlandii? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na te wszystkie pytania właśnie w poprzednim Q&A, no i w tych odcinkach na Pannie Joannie za granicą. Także myślę, że znajdziecie tam odpowiedź na nurtujące was pytania. A dzisiaj tutaj wybrałam co nieco i wam odpowiem. Numer jeden pyta Julia o najlepsze wspomnienie z czasów studiów. Mnóstwo mam tych wspomnień z czasów studiów i wszystkie są najlepsze. Naprawdę bardzo, bardzo ciepło i dobrze wspominam ten okres. Zazwyczaj wspomnienia, które mam, najlepsze, takie, które najmocniej zapadły mi w pamięć, w momencie, kiedy się działy, kończyły się jedną wielką dramą i płaczem, a teraz, jak sobie wspominam, to jest naprawdę wielka frajda i ubaw. Najczęściej są to imprezy, które kończyły się różnie i dziwnie. Co wam mogę opowiedzieć? No może opowiem wam historię, jak zgubiłam się, bo też wiele razy zgubiłam coś i też zawsze było zabawnie, ale jak zgubiłam się, to jest jedna z historii, które bardziej lubię, bo jest tak absurdalna, aczkolwiek wtedy to było ciężka sprawa. W każdym razie znajomi wysadzili mnie prawie pod domem, 10 minut drogi od domu, prosta droga, w środku nocy, po imprezie, koło 4 nad ranem. No i ja miałam już tylko te 10 minut przejść i trafić do domu. Pech chciał, że się zgubiłam. I zamiast 10 minut szłam ponad godzinę do domu, grubo ponad godzinę. Miałam wtedy szpilki. Była już tak, bo oni mnie wysadzili po 4, więc już było po 5, przed 6, jak dochodziłam do domu. Ludzie wychodzili z psami, ja po imprezie w tych szpilach. Żeby tego jeszcze było mało, zaczęłam płakać, bo stwierdziłam, bo złapał mnie jakiś duch, melancholia, było mi ciężko. Zaczęłam płakać i ci ludzie mnie mijali. To jest strasznie żenująca historia, ale były tutaj też pytania o żenujące historie. Także jedna z takich ciekawych, śmiesznych, a nie jest to ciekawe. Ciekawe to nie jest, nie powtarzajcie tego. Ale tak naprawdę jest co potem wspominać. Może dzieciom niekoniecznie co opowiadać, bo nie wiem, czy mama się przyzna do takich wybryków, niemniej jednak takie dużo mam takich smaczków, dużo mam takich historii. Może będę wam je dawkować, no ale w każdym razie zamiast iść 10 minut szłam godzinę 10, zgubiłam się. Tak jakoś wyszło. Kolejne pytanie jest, jaką biżuterię lubisz najbardziej i jaki jest twój ulubiony kolor? To kolor to już wiadomo, że to jest czarny, biały i złoty, nic się w tej kwestii nie zmieniło, ale chodzi mi o biżuterię, rzadko w sumie poruszam te kwestie. Możecie oczywiście w filmiku zobaczyć, co ja lubię i co ja noszę. Noszę wiecznie to samo. Mam troszeczkę takiej droższej, złotej biżuterii, też selektywnie, okazyjnie zbieranej. Mam tutaj kolczyki z Apartu, które wam pokazywałam, które dostałam od mamy. Mam tutaj kolczyki z Yes, z diamentami, które dostałam od taty. Mam tutaj taki o łańcuszek, który nie jest akurat od żadnej osoby. I mam tutaj taki łańcuszek z serduszkiem, który akurat dostałam też od mamy z okazji tego, że się obroniłam. Mam swój złoty zegarek i bransoletkę, którą dostałam od przyjaciół. Pierścionek od babci, też złoty. Także ja lubię bardzo
Lubię dużo, ale lubię małe, minimalistyczne. Nie lubię plastiku, nie lubię sztucznej, wiszącej biżuterii. O ile jeszcze jako taką łańcuszek i bransoletki są ok, to kolczyków plastikowych, takich wielkich, już od dawien dawna nie noszę. Właśnie jeszcze tutaj, w tym rejonie jest ok i na ręce jest ok. Ale głównie to jest złoto, prawdziwe złoto. Małe, skromne, niezbyt rzucające się w oczy, a wtedy można go zawsze więcej nałożyć i bardziej rzucać się w oczy. Kolejne pytanie, które pojawiało się tak mega, mega, mega często, to czy zrobię jakieś spotkanie w Polsce w tym roku jeszcze? Prawdopodobnie nie wiem, nie, na wakacjach raczej chyba nie. W tym roku może, kto wie, jeszcze nie mam tak dalekosiężnych planów, jeżeli chodzi o ten rok, w sensie zima tego roku. W lecie prawdopodobnie nie będę jechać do Polski, tak owszem, ale chyba znowu na zbyt krótko, żeby robić spotkania. Tak naprawdę każda chwila jest cenna. Rodzina, przyjaciele, znajomi, wiem, że chcę pójść do fryzjera, do dentysty, nie wiem, czy jeszcze nie będę musiała w ogóle poza Wrocławiem i Nysą udać się jeszcze do Warszawy, także nie mam pojęcia, ale prawdopodobnie niestety nie, ale pożyjemy, zobaczymy. Czy planujesz zrobić sobie tatuaż i co o tym myślisz? O tatuażach też bardzo, bardzo rzadko mówię, nie wiem dlaczego się tak dzieje. Otóż nie mam żadnego tatuażu. Tatuaże mi się podobają, ale zazwyczaj u kogoś. W sensie podoba mi się tutaj tatuaż, tutaj gdzieś i kiedyś miałam plan, że na pewno zrobię sobie w życiu 3 tatuaże, ale jakby z wiekiem takie pewne moje fanaberie na ten temat przechodzą. W sensie nosiłam kolczyka, gdzie wiele z Was myśli, że to był pieprzyk, nie, to był kolczyk. No wiele takich szaleństw, farbowanie włosów i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko mi przeszło, więc boję się, że tatuaż byłby u mnie kolejną taką fanaberią, z którą stwierdziłabym, a jednak po co to robiłam, więc po prostu się wstrzymuję i nie robię. Bardzo mi się tatuaże podobają, ciągle z tyłu głowy mam jakiś tam tatuaż, ale to nie jest jakieś super wielkie marzenie, przez które nie śpię po nocach, ale u kogoś innego jak najbardziej na tak strasznie zazdroszczę i mi się podobają. Czy teraz, gdybyś dostała bardzo dobrze płatną A, pracę z wieloma możliwościami w Polsce, wróciłabyś do kraju? I ja tutaj jeszcze raz powtórzę i tutaj jeszcze raz odeślę właśnie na kanał Panna Joanna za granicą. Jeszcze raz powtórzę, że ja tu nie przyjechałam ze względów zarobkowych, bo tak, moja emigracja nie jest spowodowana względami zarobkowymi, także myślę, że wyjaśniam to też bardziej na drugim moim kanale, zwłaszcza w moim podsumowaniu roku tutaj już, bo już takowe minął strasznie dużo czasu. Tu jest pytanie, które mnie po prostu zauroczyło, bo ja nie wiem, czy ja kiedyś o tym opowiadałam. Czy czytałaś Harry'ego Pottera lub Igrzyska Śmierci? Na Igrzyska Śmierci mam wrażenie, może jestem trochę za stara, nie moje czasy, nie wiem, bo to chyba niedawno wyszło. Więc już sięgnęłabym po inną lekturę, a nie po Igrzyska Śmierci. Ale Harry'ego Pottera, Boże, przecież ja kocham Harry'ego Pottera. Czy wy o mnie tego nie wiecie? Przeczytałam wszystkie książki, wszystkie po kilka razy, połykałam je w kilka dni. Zawsze jak leci w telewizji Harry Potter, to muszę go obejrzeć. A teraz są wakacje z Harry Potterem znowu, jeszcze raz. Wszystkie części po kolei, bardzo jestem szczęśliwa z tego powodu. Ja uwielbiam Harry'ego Pottera. Jak nie, jak tak. Co najbardziej lubisz podkreślić w swoim makijażu? Bardzo fajne pytanie. Bardzo lubię podkreślać brwi, co zresztą widać. Odkąd nauczyłam się je w miarę jako tako malować, umiem je malować, w sensie w praktyce nie. W teorii. W praktyce nie zawsze, bo czasem są różne. Ale właśnie brwi, które nadają tą ramę, kontur twarzy i uwielbiam konturować twarz, także to są moje dwa ulubione kroki w makijażu. Kolejne pytanie, które też się pojawiało tak bardzo, bardzo, bardzo wiele razy, więc też czuję potrzebę odpowiedzenia na nie, a mianowicie, czy będę szukać pracy w zawodzie? No ja przyszłam tutaj tylko powiedzieć tyle, że ja nie mam zawodu. Ja skończyłam studia humanistyczne, jestem kulturoznawcą, nie ma takiego zawodu jak kulturoznawca, nie chodziłam do zawodówki, nie skończyłam takich zawodowych, technicznych, umiejętnościowych studiów jak medycyna czy prawo, które szkoli cię w jakimś konkretnym kierunku. Często osób pyta mnie wiele, jaki mam zawód, dlaczego nie pracuję w zawodzie. Ja wiem, że kulturoznawstwo to jest bardzo egzotyczny kierunek i wielu osobom ciężko sobie wyobrazić, o co w tym tak naprawdę chodzi,
ale to tak jakbyście zapytali filozofa, czy będzie szukał pracy w zawodzie, bo to jest podobna specyfika. Nie do końca, ale jednak podobnie. Także podeszlibyście do filozofa i zapytali, czy będzie szukał pracy. Kogoś po filozofii, czy będzie szukał pracy w zawodzie. I on wam powie: mój zawód to myślenie. Także tak. A ja jeszcze doprecyzowując, skończyłam specjalizację komunikacja i media, także posłuchajcie, ja się świetnie odnajduję w YouTubie, w komunikacji, w social mediach, w nowych mediach. Prowadzę kilka kanałów społecznościowych, cały czas tutaj jestem, wiem jak to rozegrać, wiem jak tutaj być i nie zwariować, jak to się mówi, także poniekąd jestem, poniekąd, nawet dużą częścią, nawet bardzo dużą częścią wykonuję jakoś mój zawód. Także kulturoznawca to taki zawód, który można podpisać, napisać w rubryce zawód YouTuber z wykształceniem kulturoznawczym. Kolejne pytanie, takie wakacyjne bardzo. Ile razy miałaś pasek na świadectwie? Tak. Słuchajcie, nie mam pojęcia! Pewnie kilka razy w podstawówce i na tym się skończyło. Tak naprawdę ja wiem, że to jest taka presja rówieśników. Muszę mieć pasek, rodziców. Rodzice chcą być dumni, pochwalić się przed znajomymi. Moje dziecko ma czerwony pasek. Ale czy masz ten pasek na dupie, czy na świadectwie? Tak naprawdę o niczym nie świadczy. Zmienisz jeszcze 15 razy i ułożysz sobie jakoś życie. Także ja nie byłam uczniem zbyt paskowym, że tak powiem, a dawałam sobie, daję sobie świetnie radę, nie narzekam, idę do przodu, jestem uśmiechnięta i tyle. Tak naprawdę pamiętajcie o tym, że pasek nie warunkuje tego, jakimi będziecie ludźmi i co się będzie z wami działo za lat X. Jaki kolor opisuje twój charakter? Jaki był najlepszy moment? A nie. Po prostu jaki kolor opisuje mój charakter? Jestem ciekawa, co wy byście powiedzieli. Wydaje mi się, że to jakiś taki zielony albo czerwony. Czerwony. Czerwony jest dobrym kolorem, bo ja jestem taka bardzo wybuchowa, wbrew pozorom. Trochę agresywna czasami, w sensie taka nerwowa, o nie agresywna, nie? Nerwowa chciałam powiedzieć. I też taka bardzo mocno energetyzująca, energetyczna. I czerwony jakoś tak mi się kojarzy. Ponad czerwony to jest zły kolor, ale tak mi się skojarzył. Ciekawa jestem, jaki wy kolor przypisalibyście mi. A jak myślisz w swojej głowie, to po polsku czy po angielsku? Bardzo często ostatnio dostaję to pytanie. Ja mieszkam w Irlandii dopiero rok, moi drodzy. Ja myślę po polsku, ja jestem Polką, mówię po polsku i myślę po polsku. Faktem, czasami jak spędzam 12 godzin w pracy, jestem tylko ja, Polka, i cały bity dzień, 12 godzin, rzadko mi się zdarza tyle pracować. Dobra, 10, może być 10, może być nawet 8. Zdarza mi się i mówię cały dzień po angielsku, to wracając do domu myślę po angielsku, układam sobie myśli po angielsku, ale to trwa tylko moment, dopóki nie napotkam na taką wiązkę języka polskiego na swojej drodze. Także mój angielski to... w sensie mój angielski jest ok, ale myślenie po angielsku zdarza mi się rzadko. Czy sądzisz, że YouTube kiedyś przestanie być sławny? Pewnie chodziło o popularny. I powstanie nowa strona internetowa, na którą będzie szał. Czy boisz się tego i czy w ogóle o tym myślałaś? Nie boję się... od początku. Tak, uważam, że YouTube kiedyś będzie miał swój kres, a jeżeli nie YouTube, to my YouTuberki, zwłaszcza takie urodowe, to się kiedyś wszystko skończy, dlatego ja wychodzę z założenia, że trzeba budować też inne rzeczy w swoim życiu, a nie stawiać wszystko na YouTube, że to jest moja praca, moje wykształcenie, że wszystko, mam tylko YouTube w życiu, bo to jest zgubne i psychicznie, no i właśnie you never know, co się może przydarzyć i jak to się może rozegrać. Czy będzie inna strona, na którą będzie szał? Może będzie, ciężko mi powiedzieć, YouTube już jest popularny wiele lat i ja myślę, że jeszcze nie osiągnął takiego swojego apogeum, szczytowego punktu, także ja się tego nie obawiam, bo pewnie inna strona już na mnie nie trafi. Czy ogólnie obawiam się tego, że ludzie odwrócą się od YouTube'a i pójdą sobie gdzieś indziej, albo właśnie, że YouTuberki przestaną być popularne? Też się tego nie obawiam, dlatego że dla mnie YouTube nie jest całym życiem, jest połową życia, ale nie całym. Jakby wyłączyli go, dałabym sobie świetnie radę. W sensie praca, bliscy, to nie jest coś, czemu ja poświęcam 150% siebie, także
Jest okej, okay, ale niech jeszcze zostanie trochę ten YouTube. Kasia pyta, kiedy następne spotkanie w Dublinie? Mam nadzieję, że w sierpniu? Wrześniu? Sierpniu? Że jeszcze niedługo, że jeszcze na tych wakacjach, także mam nadzieję, że się zobaczymy, że będziesz. I nie tylko ty, tylko inne osoby też. Na pewno będziemy o tym informować. Kolejne pytanie, dlaczego w większości filmików pokazujesz ciągle te same kosmetyki? Wbrew pozorom to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne pytanie. Bo ja nie jestem sklepem kosmetycznym. Ja nie jestem Dulce Candy. Ja nie jestem Tanie Barnie. Ja nie jestem Pixie Woo, która dostaje tony i tony i tony kosmetyków, które może wypróbowywać. Ja większość kosmetyków kupuję sama za własne zarobione pieniądze. Większość kosmetyków jest tylko do tego, żeby używać ich na co dzień, więc istnieje prawdopodobieństwo, że te kosmetyki się powtórzą. Dlatego też staram się robić zróżnicowany content, a nie tylko kosmetyczny, ale też bardzo lifestyle'owy, czy stroje dnia, czy pogadanki, czy właśnie Q&A, żeby odciągnąć Was od tematyki kosmetycznej. Ja po prostu nie mam miliarda, tryliarda kosmetyków. Za niedługo pewnie zrobię Wam aktualizację toaletki i tutaj jest jeszcze mniej kosmetyków niż było, także masz odpowiedź. Wiem, że niektórych to irytuje, że znowu to samo, no ale kurde, no ja nie, no nie, 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 nie dam się wpędzić w tą dziurę, w której byłam kiedyś, czyli musisz mieć tysiąc, 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 bo wszyscy mają, a ty jesteś youtuberką, więc tym bardziej musisz mieć. Nie pozwolę znowu sobie tego zrobić. Pytanie następne, jak sobie radzisz bez samochodu? Czy cały czas się przemieszczam komunikacją miejską i nie jest to dla mnie męczące? Absolutnie, ja nie korzystam z komunikacji miejskiej. Wszystko mam w zasięgu ręki, wszystko mam w zasięgu nóg. 15 minut spacerem max. Gdzie ja potrzebuję pojechać autobusem? Sklep mam. O nad morze czasem jeżdżę, albo do znajomych, albo coś. Ale to jest sporadycznie. Jak raz w tygodniu gdzieś skorzystam z komunikacji miejskiej, to jest wow. Raczej to się nie dzieje, bo wszędzie chodzę na noga, także nie jest to dla mnie męczące, wręcz przeciwnie, przyjemne, spożyteczne. Jeśli miałabyś okazję na zmianę siebie w zwierzaka na jeden dzień, to jakie by to było zwierzątko i dlaczego? Nie wiem, kota bym się zmieniła i nic nie robiła cały dzień i była taka mrucząca i żeby mnie tutaj drapali, bo w ogóle taka beztroska królowa wszystkiego i nie muszę z nikim rozmawiać i mogę sobie po kociemu żyć. Myślę, że kot to by była dobra sprawa. Tyle! Żegnam się z Wami bardzo szybko, bo długo się rozgadałam. Mam nadzieję, że Q&A się Wam podobało. Pewnie w przyszłym miesiącu następne. Zanim zadacie pytanie, nadróbcie zaległości i obejrzyjcie wszystkie filmiki. Tyle. Pozdrawiam. Do zobaczenia.